modzie ekokreatywnej. Dzisiaj zapraszam Was na haul lumpeksowy oraz rozdanie. Rozdanie z okazji 3000 subskrypcji i witam Was w moim studio ponownie, bo niestety, ale dzisiaj są burze i jest to jedyny dzień przed krótkim wyjazdem, w którym mogę nagrywać, w związku z tym postanowiłam jednak nagrać to w studio. Kilka przebitek będzie kręconych na zewnątrz, bo nagrałam je wcześniej, zanim rozpętała się taka fajna pogoda. Na ostatnio już filmiki były takie słabe dźwiękowo przez różne incydenty tutaj. Raz był to deszcz, ulewa, raz jakaś piła łańcuchowa. Także dzisiaj będzie dobry dźwięk. Mam nadzieję, że dobrze też będzie widać. No i na szczęście mam kilka stylówek zrobionych na tarasie, więc będzie też akcent letni. No i oczywiście na końcu filmiku zapraszam Was na rozdanie. Rozdanie, uwaga, tych oto rzeczy. Ten zestawik w pudełeczku to jest wspaniały krem Arbonne i różne dodatki. Oraz dwie torby z również kosmetykami Arbonne oraz naturalnymi bydełkami. Torby są lniane, oryginalne Arbonne. Także dotrwajcie do końca filmiku, bo będę wyciągać zwycięzców i osoby, które zostaną wyciągnięte, poproszę o kontakt przez maila Moda Eko Kreatywna, który jest w opisie filmiku. I zapraszam Was oczywiście do subskrybowania nadal. Mam nadzieję, że się Wam podoba i że będziemy powiększać to grono, że będzie nas coraz więcej, będzie coraz więcej osób subskrybowało, więc proszę, kto nie subskrybuje, zasubskrybujcie kanał koniecznie. I poproszę oczywiście o polubienia i zajrzyjcie sobie na też moje inne media społecznościowe oraz na moje Vinted, gdzie wystawiam też między innymi perełki z jedwabiu i będę znowu wystawiać jedwabne sukienki niedługo, także zaglądajcie tam, oczywiście nick Vinted również jest w opisie filmu. Tymczasem przechodzimy już do programu. Moi drodzy, i też wybaczcie moje włosy, bo oczywiście, że musiałam ratować taras, wynosić szybko stamtąd ubrania i rzeczy i moje włosy już się spuszyły, także przemilczmy ten temat dzisiaj. Tymczasem przechodzimy do rzeczy, które kupiłam i to są rzeczy z różnych lumpeksów z jakiegoś już czasu, bo w międzyczasie nagrałam program z Warszawy i haul z Warszawy, ale jeszcze wcześniej miałam kilka już odłożonych tutaj rzeczy do haula, no bo teraz kupuję tak po jednej sztuce, nie kupuję hurtowo, oprócz Warszawy za złotówkę, jak wiecie. No i jeszcze pokażę Wam cudowny prezent, jaki dostałam od Wicki z Niemiec. Naprawdę świetny, także wow, jestem pod mega wrażeniem i zobaczcie też stylówki z tym właściwie z prezentami, bo to jest kilka rzeczy. No to zaczynamy. Moi drodzy, pierwsza rzecz dzisiaj będzie tak na spontanie trochę. Nawet nie mam kolejności ustalonej, co będę pokazywać po kolei, więc tunika z jedwabiu, chińska tunika z jedwabiu. Wiecie co, to jest na 100% jedwab, natomiast nie ma tam metki, jest tam metka po chińsku, ale ja rozróżniam jedwab od sztucznego jedwabiu, więc tutaj nawet można zobaczyć, że jak taka nitka się wysnuje, to jedwab ma taki, snuje się w taki specyficzny sposób, gdzie widać tą, te nitki tej przędzy jedwabnej, więc po prostu Wam tylko o tym mówię. Przepiękne kolory według mnie, no i oczywiście, że to jest podomka, ja w tym nie chodzę na ulicę. Niektórzy może by chcieli, ale ja po prostu sobie tak chodzę po domu, bo to jest bardzo wygodne. Zobaczcie, jakie to jest przewiewne. Aczkolwiek jest to dość gruby jedwab, więc powiem Wam, że na 30, tak 2-4 stopnie, jak było teraz, to jest trochę za ciepło. Tutaj w tym pokoju na poddaszu jest za gorąco na tą tunikę. Nie spodziewałam się, że aż tak ciepło mi w tym będzie, ponieważ ona jest dość zabudowana. Ma tu co prawda rozcięcia, jak widzicie. Ale jest dość zabudowana i jest mi trochę jednak za gorąco, nie ma też dekoltu za bardzo, ale zobaczcie, jakie piękne ma kolory, no po prostu zakochałam się w tych kolorach. Ta tunika kosztowała mnie w granicach 15 zł. To było na jakimś nowym towarze, bodajże w Gdowie, ale nie pamiętam nazwy tego sklepu. To nie jest jeden z tych sklepów, który Wam tam pokazywałam w holu. Tak to wygląda. Jak wiecie, ja mam takie tuniki już. Jedną mam taką też artystyczną, taką pięknie malowaną, taką zielono-khaki. No i ta jest właśnie druga i mam też dużo takich podomek i szlafroków jedwabnych, bo uwielbiam tak właśnie swobodnie się czuć w domu. No, to jest jedna rzecz.
Teraz kolejna rzecz, to będzie rzecz dla Wiktora i to jest koszula z wiskozy z H&M-u, ale naprawdę super, taka bardzo luźna, z takiej fajnej, bardzo przewiewnej wiskozy i zobaczcie, ona jest w ananasy, no jak wiecie lub nie wiecie, Wiktor ma ksywę Ananas, taki artystyczny pseudonim, Ananas czy Ananasz, bo to różnie, i tak go zwą. No i właśnie ta bluza ma na sobie takie wielkie ananasy i to jest ekstra, ekstra. Jeśli znajdę zdjęcie, to Wam pokażę Wiktora w tej koszuli, ale niestety go nie ma teraz, więc nie możemy zrobić stylówek, bo wyjechał do Warszawy aktualnie na próby. No, ale w każdym razie naprawdę rewelacyjna, superowa koszula, którą kupiłam w Babskim Raju za 15 zł. Także to jest kolejna zdobycz. Następna zdobycz to jest przecudowna sukienka z nowego towaru w Kameleonie w Wieliczce, ale w ten stary Kameleon, ten mniejszy. Słuchajcie, tu jest jakaś plama, bo już w niej chodziłam, ale stylówki są zrobione przed plamą i akurat stylizację mam i przy szafie, u mnie w sypialni, tak jak szłam po prostu sobie kiedyś tam na zakupy w tej sukience. Ona jest lniano-wiskozowa i zobaczcie, ma piękny taki właśnie khaki kolor, taki szarawy khaki. Tu ma gumę, więc może być też hiszpanką, ale ja tak nie noszę, bo mi jest nie za dobrze w hiszpankach. Świetne takie bufiaste rękawy i ona jest taka asymetryczna. Z tyłu jest dłuższa, z falbaną, z przodu też ma falbanę, z przodu jest trochę krótsza. Naprawdę, zobaczcie jak tam przy tej szafie jestem w tej sukience, zaraz Wam też pokażę stylówki, jak mierzę ją na tarasie. I tak, to jest Lindex, bardzo lubię markę Lindex, to jest dobra jakościowa marka. Rozmiar S i skład konkretnie ile czego? 55% lnu, 45% wiskozy, byłam właśnie na urodzinach Wiktora w tej sukience o takich słowiańskich motywach i no i super, to wygląda jak taka właśnie trochę słowiańska koszula. Świetnie, świetnie się czuję w tej sukience. Ostatnio uwielbiam te kroje takie trochę workowate. No, ktoś chciał mnie oglądać w tym worku, w worku takim parcianym, no to teraz macie okazję, zobaczcie tam stylówkę na tarasie właśnie w tej sukience z torebką. Druga jest chyba też z torebką, tylko inną. Wiecie co, już nie pamiętam, ale zobaczcie sobie tutaj stylówki, jak to wygląda, jak wygląda w tej sukience. Za tą sukienkę zapłaciłam około 20 zł, ale jest warta każdego grosza. Uwielbiam tego typu ciuchy. Szczególnie właśnie ostatnio mam zajawkę na takie luźne sukienki i bardzo mi się podoba ta sukienka. Jest świetna po prostu. Moi drodzy, następna rzecz to koszulka, która kosztowała 14 zł bodajże. Nie, nawet chyba mniej. Powyżej 10 zł coś kosztowała. I to właściwie to nie jest koszulka, przepraszam. To są shorty, taki kombinezonik do spania. I to jest marka Atmosphere, więc to nie jest jakaś bardzo, bardzo wyczesana marka, ale skład tego kombinezonu jest superowy, bo to jest, już Wam powiem, duży procent jedwabiu, 87% jedwabiu, no i reszta jest sztuczna, natomiast tutaj jeszcze ma taką, widzicie, w kroku taką wszywkę, jak w bieliźnie bawełnianą, więc super. No i zobaczcie, jaki piękny jest ten kombinezon. W dużym stopniu jest jedwabny, więc super. Tu ma takie śliczne guziczki, mam nadzieję, że to zobaczycie. Takie malutkie guziczki właśnie wyściełane tym materiałem i ma regulowane ramionczka z tyłu. No jest po prostu mega i szczególnie z myślą o wakacjach, bo patrzcie, jak to się zwinie, to nie dość, że to nic nie waży, serio. W bagażu, ja lecę na wakacje z bagażem podręcznym wyłącznie, czyli taka mini plecak, no po prostu plecaczek miejski. I zobaczcie, to jest takie malutkie, jak się ściśnie, to w ogóle nic nie zajmuje i w ogóle naprawdę jak to waży 5, nie wiem ile to może ważyć, ale naprawdę jest bardzo lekkie, więc idealna rzecz do spania na wakacje. Super i zobaczcie właśnie mnie, jak się tam pokazałam Wam przelotnie właśnie w tym kombinezoniku. Tak to wygląda. Jest przepiękny według mnie. No i jestem mega zadowolona, bo jeszcze nie miałam kombinezonu z jedwabiu. W większości z jedwabiu. A mam dużo koszulek, ale właśnie kombinezonu nie miałam. To jest bardzo, bardzo fajna właśnie opcja wakacyjna na wyjazd. Się cieszę bardzo. Kochani, idziemy dalej. Teraz zobaczcie,
kupiłam spodenki, takie bardzo modowe, też w Babskim Raju i też około 15 zł mnie kosztowały, takie bardzo właśnie, jak mówię, modowe. I to jest firma, już Wam mówię, Amerykanino chyba. Tak, Amerykanino. Włoskie spodenki, 100% bawełna, one nie są rozciągliwe. Świetne, takie bombiaste. No i do krótkiej bluzeczki oczywiście, że tak, i do sneakerów. Świetna rzecz na lato, nie na takie aż upał jak teraz, ale na takie normalne polskie lato to będzie mega ciuch. Mam nadzieję, że się Wam podoba. Mnie się bardzo te spodenki podobają. Są bardzo nowoczesne i doceniam takie rzeczy, jeśli są naprawdę fajnej jakości, z fajnego, grubego jeansu. Zobaczcie, jak są fajnie wykończone, z guzikami tutaj. No, mnie bardzo, bardzo się spodobały te spodenki, są tak fajnie tu podwinięte. Teraz na topie są właśnie takie bombiaste spodenki. Już mówiłam, jaka cena. I kolejna rzecz dla mnie to są spodnie Gucci. A la Gucci, powiedzmy. Tu jest niby metka Gucci, takim stylu jak robi Gucci, ale nie ma tych czerwonych nitek tu, więc myślę, że to jest podróba. Ale naprawdę super jakości. Zobaczcie, jak bardzo fajna, bardzo gruba bawełna to jest. No i one mają tutaj, tak jak jeden z modeli Gucci, właśnie taki napis z boku na takiej bardzo grubej taśmie. No, w każdym razie, jeżeli to jest podróba, to bardzo fajnie zrobione, porządny, gruby materiał i ma te ściągacze zielone na dole, zielono-czerwone. To będę nosić w zimie, bo to jest bardzo grube. To jest bardzo, bardzo, bardzo zimowe, więc powiem Wam szczerze, że nawet nie wiem, czy pokażę Wam stylówkę, bo chyba się nie odważę wejść w to, zakładając temperaturę w tym pokoju, bo będę po prostu cała mokra, jak to włożę. Ale świetne są na mnie takie luźne, bo to jest większy rozmiar, to jest L-ka. Właśnie chciałam mieć takie luźne dresy do wąskiej góry, do krótkiej bluzy albo do takiego body czarnego. No i to będzie idealna rzecz właśnie na zimę po domu. Nie będę się tym przechadzać po ulicy i tam epatować, że w podróbach chodzę po ulicy, bo wydaje mi się, że to jest raczej na 100% podróba. Ale będę po prostu miała świetny, fajny, taki modowy ciuch po domu. No także, aha, i te spodnie, nie jestem już pewna, ile kosztowały, bo one już kilka tygodni temu były kupione, ale coś też w granicach 20 zł, może 20 parę. Ale naprawdę takie bardzo, bardzo fajnej jakości bawełniane rzeczy są warte swojej ceny, bo to będzie długo, można to prać, już było na pewno prane, ani nie jest w ogóle zniszczone, odbarwione, ani nic. Także wow. Teraz pokażę Wam jeszcze sukienkę z jedwabiu i bawełny, która idealnie będzie pasować mi do tego z ostatniego warszawskiego hola za złotówkę, do tego kardigana z jedwabiem. I ta sukienka właśnie też jest bawełna z jedwabiem i ma takie kolory. Zobaczcie, ten kardigan jest taki pudrowo-różowy, a sukienka ma też takie wzory kwiatowe, takie rozmyte jakby kwiaty. Też w takim właśnie kremowym i takim lekko pudrowym różu. Jest przepiękna ta sukienka i zapłaciłam za nią 2 złote. Serio, bo to było na wyprzedaży. Muszę tutaj skrócić trochę ramionczka, teraz zapiłam je szpilkami, ale to mniejsza z tym. I to jest firma NU. NU takie z kreskami, czyli to jest coś skandynawskiego. Piszę tutaj jeszcze by Staff Woman. Rozmiar M. Troszeczkę jest taka luźna na mnie ta sukienka, dlatego też te ramionczka do skrócenia. I tutaj też jest taki luz, ale zobaczcie, jaki piękny detal ma ta sukienka z przodu. W ogóle jest świetnie uszyta. Tutaj ma takie wiązanie i takie marszczenia. I ten pasek jest taki przeplatany. Naprawdę pięknie uszyta rzecz. I ten pasek po związaniu właśnie tworzy fajną talię. Zobaczcie tam w stylówce, jak sobie chodzę w tej sukieneczce. Można do złotych sandałków, można do kremowych, można do balerinek. Pięknie też wygląda właśnie do balerinek. Tylko że ona jest przezroczysta, więc ja w tej sukience albo na plażę, na kostium kąpielowy, albo będzie noszona do takiej półhaleczki wiskozowej, cieniutkiej, od pasa w dół, która będzie. Także też się tak da, bo mierzyłam już tą halkę, ona jest kremowa i super to wygląda. Ale no, ale jak na plażę, taka cieniutka sama, no to właśnie można sobie na... Jak ma ktoś szczególnie jasny kostium kąpielowy, można sobie właśnie taką sukieneczkę ubrać
bardzo, bardzo letnia, bardzo fajna i podoba mi się sobie w tej sukience, jest bardzo urocza według mnie. I w ogóle jeszcze tutaj Wam pokażę z tyłu, patrzcie jakie ładne ma te wykończenia tutaj, jak to jest fajnie uszyte, te wszystkie detale równiusieńko, to nic tutaj się nie szczępi, żadne nitki, a już na pewno była wiele razy prana. No po prostu piękna letnia sukieneczka, cieniutka, taka plażowa. 2 złote, także wow, w ogóle... Najbardziej lubię takie zakupy za 2 zł, no chyba, że czegoś naprawdę potrzebuję, no to więcej kasy też wiem, jeśli wiem, że to mi się na 100% sprawdzi, to daję też więcej, tak jak tutaj w przypadku lnianej sukienki, czy tych dresów, które wiem, że będą moim wybawieniem w zimie, bo tu jest dość zimno w zimie. No i teraz czas na stylówki z rzeczami od mojej Wicki. Dostałam taką śliczną kartkę, zobaczcie. Właśnie, oj, sorry. No i wspaniale, Ewelina, dziękuję Ci bardzo, naprawdę sprawiłaś mi niesamowitą frajdę. Taka letnia kartka, bardzo fajna. I przepiękne są te rzeczy, nie wiem co powiedzieć w sumie, bo się wzruszyłam i wow, no dziękuję, po prostu no brak mi słów. Prześliczne rzeczy, vintage. I już Wam pokazuję. Zacznę od paska. Na razie jeszcze nie mam pomysłu na stylizację z tym paskiem. Pewnie do spodni, do tych w stylu safari będzie świetny. Może zdążę jeszcze zrobić Wam stylówę. W ogóle jeszcze nie otwierałam tego paska, więc Wam pokażę teraz. Będziecie pierwszymi, którzy go w pełni zobaczą. Bardzo fajny pasek. Zobaczcie, jakie ma piękne detale. To jest zamsz skórzany. Nawet napisane jest z tyłu, jest taką piękną, złotą klamrą tutaj, naprawdę prześliczny pasek, jak nowy, no albo jest nowy, ale vintage, ale nowy, przepiękny, naprawdę. Bardzo, bardzo mi się podoba ten pasek i będzie świetnie pasował właśnie do takich beżów, do takich stylizacji w brązach. Podobnie jak buty, które wow, słuchajcie, to są buty od Marc Jacobs, zobaczcie tam przebitki zdjęciowe, podeszwa, wszystko skórzane i one są w stylu takim retro, naprawdę piękne detale mają, zobaczcie tam na zdjęciach, jak one są pięknie uszyte, mają takie tutaj wykończenia, takie w stylu tanecznym trochę buty, tak jak, trochę jak buty do tańca z tymi paseczkami tutaj, no i naprawdę, naprawdę przepiękne są, po prostu... Szok, szok. Dzięki serdeczne, naprawdę. Idealny rozmiar zresztą. No i zobaczcie mnie tutaj w sukience do tego i do Louis Vuitton. Najlepiej takie buty pasują do sukienki. Ja nie przepadam za noszeniem takich, tego typu butów do spodni, dlatego z tym paskiem ich nie zmierzę, bo, no bo uważam, że nie będę tego razem nosić. Chyba, że będę miała sukienkę w stylu vintage, którą będzie można spiąć tym pasem. Akurat no to jak najbardziej. Ale tymczasem osobno te buciki... Zobaczcie, jak pięknie się prezentują. No nie, naprawdę, jestem w szoku. Po prostu w idealnym stanie. Jeszcze taka marka. Uff. Wow. Mam nadzieję, że sobie zasłużyłam na to. Dziękuję bardzo, naprawdę. To jest niesamowite, że ktoś ma taki gest. Ja też staram się z Wami dzielić, jak wiecie, i dlatego jeszcze kilka łupów z mojego warszawskiego hola zostało do rozdania. Ten taki krótki żakiecik i coś tam jeszcze, jakieś drobiazgi. Kilka rzeczy już wydałam, spódnicę złotą, płaszczyko kurtkę, koszulę oraz taką rozciętą bluzeczkę już wysłałam, moi drodzy. Także no, jestem po prostu szczęśliwa, że mogę się też z Wami dzielić. No i dzięki, jeszcze raz dziękuję serdecznie, naprawdę. I zobaczcie, jeszcze taka była w środku przepiękna apaszka z jedwabiu, tu jest metka nawet, włoski jedwab. Zobaczcie, jaka urocza, taka wiosenna, motylki, biedronki, żabki, no i taki piękny kolor wokół tej czerwieni. No i zobaczcie, stylówę z tym zrobiłam, z jedwabną bluzeczką, czerwoną spódnicą. Do tego wiosenna torebka i szpilki. No i to jest taka super kobieca elegancja w stylu chic, w stylu retro. Bardzo ożywiająca apaszka. No strasznie, strasznie podobają mi się kolory tej apaszki. Piszcie koniecznie, co sądzicie. Także no jestem zachwycona, moi drodzy. Co mogę jeszcze powiedzieć? Tyle. Kochani, to jak chodzi o rzeczy z tego hola i
prezenty to tyle. No i teraz pomału przejdziemy do rozdania. Nagrałam je osobno, bo nie wiedziałam, czy zdążę inaczej, bo pogoda się robiła coraz dziwniejsza. Więc teraz przejdziemy już do rozdania i przypominam, żeby pisać na maila Moda Eko Kreatywna w sprawie rozdania, jeżeli ktoś właśnie zostanie wylosowany. I kochani, pozdrawiam Was jeszcze raz bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejny program, na vloga i na Q&A. Bye! Kochani, witam Was w rozdaniu. Musiałam się ewakuować z tarasu, bo była taka burza i nawałnica. Boję się, że potem nie zdążę już tego dograć, bo nie wiem, kiedy się wypogodzi tak, żeby nagrywać stylówy. Więc nagrywam teraz dla Was rozdanie. Mój zwyczajowy granatowy chiński słój. Wybieram ten swój do rozdania zawsze, bo on jest ciemny i nie widać, co jest w środku. W sensie, jak włożę rękę, to nic tam nie widzę, więc wiem, że w żaden sposób nie będę wpływać na wyniki tego, kto zostanie wyciągnięty. No i tam widzicie, widać, są zwinięte nazwiska, właściwie pseudonimy, niki osób, które się zgłosiły do rozdania kosmetyków Arbon. No i moi drodzy, zaczynam w związku z tym. Kładę to na poduszce. Tutaj widać za mną te wszystkie ciuchy, które musiałam ściągnąć szybko z tarasu. Dobra, losujemy. Najpierw losuję nietypowo, bo losuję najpierw główną wygraną jakby, czyli ten zestaw taki pełny z kremem w świątecznym pudełku. I oczywiście będziecie mieć też podziękowania ode mnie w tym zestawie. Wyciągam osobę. Uwaga. Okej. Uff. Jest. Dobra, teraz postaram się to rozwinąć tak, żebyście widzieli, że tu nic nie ma oszustwa. Okej, słuchajcie. Osoba, którą wyciągnęłam szczęściarzem, jest Sylwia Sylwia. Widzicie? Jest taka ksywa, podwójna Sylwia. Gratulacje, Sylwia, super. Dobra, słuchajcie, teraz jeszcze dwa są zestawiki ode mnie i wyciągnę teraz te dwa zestawy. Tam jest ta maska Arbon w płachcie, ekologiczne mydełko i żel. I następna osoba to Małgorzata Gałwa, czyli ta... Te dwa zestawy mniejsze teraz, jeden to jest właśnie Małgosia i druga osoba, Beata Wójtowicz. Wiem, że są subskrybentkami, bo już wielokrotnie pisały u mnie komentarze, także gratulacje tym, którzy zostali wyciągnięci, a następnym razem się na pewno uda pozostałym, bo słuchajcie, będę miała też niedługo filmik z jedwabiem, w którym też będzie super rzecz do rozdania. Także będę miała znowu dla Was prezent, także będzie warto brać udział znowu w tym. No i oczywiście osoby, które do mnie napisały, mają już wysłane rzeczy, te za złotówkę. Dzisiaj jeszcze dosyłam jedną rzecz, którą dzisiaj dostałam wiadomość, że mam wysłać. No i gratuluję. I moi drodzy, do zobaczenia i widzimy się w kolejnym odcinku, a to będzie relacja z podróży, bo jadę do Zaklikowa, tam też odwiedzę jakieś lumpeksy i koniecznie też piszcie, czy chcielibyście Q&A, bo mam już tam trochę tematów. Jeżeli macie do mnie pytania, jeżeli macie jakieś rzeczy, które byście się chcieli dowiedzieć, to piszcie teraz w tym vlogu i postaram się w tym następnym właśnie vlogu z Zaklikowa, bo to będzie vlog, ewentualnie z jakimś mierzeniem z lumpeksu, jeśli się uda, to piszcie koniecznie, co byście chcieli, żebym powiedziała, o co chcecie zapytać, jak najbardziej piszcie. Te osoby, które już mi zadały pytanie, to postaram się odpowiedzieć na wszystko. Buziaki! I pozdrawiam.